Cześć i witam Was z tej strony Dedras, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy na temat tego, czym powinna być Liga 325, czyli Settlers of Kalgur, w skrócie SOK. Łatwy skrót do zapamiętania dla nas Polaków. Więc tak, w tym materiale pogadamy sobie o dwóch teoriach, które stworzyli gracze dotyczących samej jakby Ligi 325, czyli na czym może mniej więcej polegać Liga oraz jakieś tam zmiany balansowe. Natomiast poza tym jeszcze porozmawiamy o takich rzeczach, czym powinna być Liga 325 z perspektywy Grinding Gear Games i tak naprawdę z naszej perspektywy, dla nas graczy, ale to już bardziej nie w związku z konkretnie mechaniką, zmianą balansu, w ogóle z patch notami, tylko po prostu jako liga, bo wydaje mi się, że jest to jedna z najważniejszych lig ostatnimi laty. Mam nadzieję, że wszystkie tematy Was zainteresują. Jako, że ostatnio walczę trochę z laniem wody, to zobaczymy, jak to wyjdzie w długiej formie. Dlatego nie przedłużając, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału, jak również zapraszam Was na Twitcha, ponieważ już 18 lipca o godzinie 22 dowiemy się tak naprawdę, czym faktycznie będzie Liga Settlers of Kalgur, czyli po prostu będziemy mieli trailer wraz z patch notami. No, sama liga odbędzie się 26 lipca, jeszcze chyba do końca godziny nie znamy, ale pewnie też gdzieś w okolicach tej 22. No niestety, tu dziękuję jeszcze moim wspaniałym wspierającym, a tymczasem zaczynajmy. Hello again, Rayclast. Ha, Faustus. It'll be a pleasure doing business with you. Złośliwi mogliby powiedzieć, że tak naprawdę ten materiał będzie totalnie o niczym, no bo nie znamy tak naprawdę szczegółów, wystarczyłoby poczekać kilka dni i dowiedzielibyśmy się wszystkiego, a tak to siada jakiś gość na sofie na tle jakiegoś tam, jakieś tam tapety i będzie gadał o głupotach, o niczym, o jakichś teoriach, zamiast poczekać i dowiedzieć się faktycznie, co to będzie. No i takie osoby, które tak brzydko mówią, miałyby zdecydowanie rację. No tylko, że ja lubię sobie po prostu poteoretyzować. A jeżeli wy lubicie posłuchać, no to mamy tutaj idealne zgranie, idealnie się zazębiamy, dlatego no zapraszam. No bo faktycznie jakby nie znamy takich konkretnych szczegółów dotyczących tego, o czym będzie ta liga i czym ta liga faktycznie powinna być, ale wydaje mi się, że jest to temat niesamowicie ważny, wręcz ludologiczny. Nie no, tu żartuję. Jest to ważne, w szczególności ten drugi temat, który zostawimy sobie na koniec, choć zgaduję, że Was i tak najbardziej zainteresuje ta pierwsza część, czyli część dotycząca teorii na temat samej ligi. I może po prostu od tego zacznijmy. No bo tak naprawdę gracze już po samym teaserze, tym 20-sekundowym teaserze, mniej więcej rozkminili, o co może chodzić w lidze 3.25. Ponieważ wiele wskazuje na to, że będzie to rozgrywka oparta na planszówce Osadnicy z Catanu, czyli Settlers of Catan, Settlers of Kalgur. Jak widzicie to połączenie, nie? Natomiast nie tylko nazwa jest podobna, wiele rzeczy, które pojawia się w tym krótkim teaserze, również wskazuje na to, że będzie to rozgrywka oparta właśnie na tej planszówce. Między innymi w tle widzimy owce, które są jednym z surowców, które możemy zdobywać właśnie w tej planszówce. Planszówka ogólnie polega na tym, że mamy taką planszę, na której mamy różne biomy i budując miasta i drogi w okolicach tych biomów, dostajemy surowce, gdy wypadnie jakaś tam ilość oczek. No i właśnie jednym z surowców są owce, tak? Które możemy zdobywać, tam jeszcze chyba jest jakieś drewno, jakiś tam kamień czy metal, do końca nie wiem. Ja nie jestem planszówkowy, o czym jeszcze zaraz powiem trochę więcej. No, natomiast kolejną rzeczą jest na przykład port. Port, na którym odbywa się cała akcja tego teasera i port również znajduje się w tej planszówce. W porcie możemy wymieniać sobie surowce na inne surowce z dużo lepszym przelicznikiem niż robilibyśmy to wymieniając surowce w banku. Natomiast to wymaga od nas postawienia osady blisko portu. No więc port zgadza się. Do tego w samej planszówce mamy też motyw złodzieja, który może kraść jakby karty surowców innym graczom. I również złodziei mamy w naszym teaserze, ponieważ widzimy tam postaci z Heista, czyli z gildii złodziei. Więc wszystko jakby się pięknie zazębia.
Ale o co dokładnie będzie chodziło w tej lidze, no tego faktycznie nie wiemy. Mam nadzieję tylko, że Grinding Gear Games nie zaplanowało sobie tego dużo wcześniej, jeszcze przed na przykład ligą Necropolis i dostarczą nam ligę podobną do Necropolis, czyli dosyć statyczną, gdzie tak naprawdę nie mamy jakiejś dodatkowej akcji, takiej bezpośredniej sensu stricte, tylko jednak główna mechanika opiera się na jakimś ustalaniu, przestawianiu i wiecie, nie ma tego, nie ma w tym action RPGa akcji. Więc liczę na to, że mimo, że mówimy o planszówkach, a wydaje mi się, że większość planszówek nie jest jednak bardzo dynamiczna, raczej są statyczne, turowe, więc mam nadzieję, że po prostu jako przeniesienie planszówki do action RPGa będzie tam więcej akcji i będzie po prostu ta mechanika przyjemna, dostarczająca nam graczom wiele zabawy. No ja właśnie osobiście troszeczkę obawiam się jakby tej mechaniki ligowej, jeżeli to faktycznie będzie to, no bo właśnie nie za bardzo lubię planszówki. No ale jednak gdzieś tam pokładam swoją wiarę w GGG, no i fajnie by było, żeby to była dobra liga, o czym też sobie zaraz pogadamy. Drugą teorią związaną z ligą 3.25 jest nie tyle coś związanego z jakby z mechaniką ligową, a raczej z balansem. Czyli, że liga 3.25, liga SOC będzie ligą mele. Wiem, że niektórzy nie lubią, jak ja używam angielskich zwrotów. Będę mówił mele, chodzi o walkę w zwarciu. No więc tak, jest kilka powodów, przez które ludzie podejrzewają, że będzie to bardzo liga nastawiona na poprawienie mele. Pierwszym na przykład powodem jest to, że jak zobaczymy sobie te teasery z Quality of Life, którym GGG nas karmi już od jakiegoś czasu, prawie że od zapowiedzi teasera, to możemy zobaczyć, że na każdym... Hey to the draft z przyszłości, mała pomyłka, miałem powiedzieć, że na większości, powiedziałem, że na każdym teaserze. To taka mała uwaga. Zapraszam na dalszą część materiału. Na każdym z tych teaserów mamy jakiś build mele. I to jest takie małe puszczenie oczka do graczy, że ej, słuchajcie, na teaserach pokazujemy wam melasy, no możecie się powoli zacząć nastawiać. Drugą rzeczą jest to, że te buildy posiadają również buffy warcryów, znaczy mają warcrye na pasku w skilli i te warcrye ewidentnie są wzmocnione, a raczej są wzmocnione przynajmniej pod kątem ilości egzertowanych ataków. No bo teraz tak naprawdę mało kto gra na exerted ataki. Znaczy mało kto gra mele, zacznijmy od tego, na exerted atakami pod warcrye tak typowo, no to jest to dosłownie garstka ludzi na świecie. Ponieważ exerted ataki mają 8 sekund cooldownu i dają wam na przykład 4 do chyba 6 maksymalnie egzertowanych ataków. Czyli jak musielibyście atakować mniej niż raz na sekundę, żeby jakby cooldown zdążył wam zejść, zanim zużyjecie wszystkie staki, co z reguły nie ma miejsca. No a teraz na teaserach możemy zobaczyć tam 8, 10, 12 exerted ataków, co jest gigantycznym buffem, praktycznie dwukrotnym, więc być może coś, jakieś zmiany w kierunku na przykład właśnie slam skilli, bo głównie slam skille korzystają z tych exerted ataków, być może coś się wydarzy. No, buffy do Warcry są ewidentne. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, że są ewidentne. No. Kolejną rzeczą, która jest całkiem ciekawa i to już nawet nie jest puszczenie oczka do graczy, a raczej taka deklaracja, bym powiedział, to to, że na każdym z teaserów możecie zobaczyć martwy czerwony totem, leżący sobie na ziemi poziomo. I to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, ponieważ GGG na jednym z wywiadów, nie pamiętam raz z kim do końca, wspominali o tym, że bardzo im się nie podoba ten motyw Path of Exile 1, że każdy mele build korzysta z Ancestral Totemu. Czyli mamy Ancestral Warchiefa, Ancestral Protectora, gracz musi korzystać z totemu, a najlepiej z obu. Bo bez tego da się grać, ale nie jesteś w stanie osiągnąć pełnego potencjału. I to jest problem. To jest duży problem, bo buildy mele już są nieprzyjemne z natury. Musicie podejść do przeciwnika, musicie go uderzyć, jesteście blisko po prostu źródła ataku, jakiś szybki atak i nie żyjecie. Nie? Jak jesteście w grupie przeciwników, musicie być blisko tej grupy przeciwników. No to jest problem. I stawianie jeszcze dodatkowo totemów po to, żeby móc osiągnąć swój 100% potencjał, jest bez sensu. Po prostu jest bez sensu. A niegranie tego też jest bez sensu.
Dlatego te martwe totemy mogą sygnalizować, jakby zwiastować to, że buffy z totemów zostaną po prostu usunięte. Ale trzeba to jakoś zrekompensować graczom, bo nie można odebrać po prostu jednego możliwego buffa dla mele i się go tak pozbyć, tylko po to, żeby ludzie tego nie grali. Więc gracze mele najprawdopodobniej dostaną w jakiś sposób rekompensatę tego, że te totemy zostaną prawdopodobnie zabite. Ubite w sensie jako jednostki bufujące. Więc jest to całkiem ciekawa teoria. No i jest jeszcze jedna rzecz związana z quality przedmiotów, a właściwie dwa teasery związane z quality przedmiotów, które tym bardziej mnie tak naprawdę nastawiają na to, że coś grubego się zmieni właśnie jeśli chodzi o walkę w zwarciu. Zacznijmy może od tego, że quality na przedmiotach zostało całkowicie zmienione. Czyli wcześniej dawało nam, zdaje się, increased 20% mając broń czy armor na 20% quality, teraz będzie nam dawało 20% more. I różnica pomiędzy increased a more jest to, że increased to jest przelicznik jakby w nawiasie, nazwijmy to baza razy increased, a more zwiększa nam końcową bazę, końcową jakby wartość tego nawiasu. Więc jest to przelicznik znacznie, znacznie potężniejszy. I wpłynie to mniej więcej na to, że bronie, jak również zbroje, będą znacznie silniejsze na wyższym quality. Więc, co za tym idzie? Mamy w POE na przykład też takie bronie, które są w stanie osiągnąć, zdaje się, chyba nawet ponad 40 quality. Często wynosi się bronie na 30% quality. To będzie 30% more, więcej obrażeń niż to, co mieliśmy wcześniej, mając 20%. Jest to potężny buff zarówno defensywny, jak i ofensywny. I to się pięknie łączy z drugą rzeczą związaną z quality, gdzie wcześniej, właściwie teraz, aktualnie, kiedy to nagrywam, jesteśmy przed ligą SOC, żeby zrobić broń czy część ekwipunku na 20 quality, musieliśmy dla żółtych przedmiotów użyć 20 quality itemów, czyli whetstone'ów albo armorer scrapów. Dla niebieskich przedmiotów musieliśmy użyć 10 quality itemów, a dla broni białej czy armoru białego zużyć tylko 4. I to było niezależne od levela, zawsze tak to działało. Więc jak znalazłeś jakąś fajną broń na początku rozgrywki, już z fajnie wyrolowaną, dropniętą z ziemi, jeżeli chciałeś mieć ją na 20 quality, musiałeś zużyć 20 blacksmith whetstone'ów, których prawdopodobnie przy pierwszym przechodzeniu gry totalnie nie miałeś. To było strasznie bez sensu, bo właśnie takie postacie mele wymagają częstej zmiany ekwipunku. Cały czas musisz upgrade'ować swoją broń, bo ona bardzo szybko traci na mocy. Jakoś łuki sobie lepiej radzą. Postacie mele trochę gorzej. Więc tutaj ta wymiana ekwipunku była bardzo istotna. I GGG postanowiło nam ułatwić tą wymianę ekwipunku i ułatwić wbijanie quality na przedmiotach, ponieważ teraz im mniejszy mamy poziom naszego przedmiotu, item level naszego przedmiotu, tym łatwiej będzie nam wbić ten przedmiot na 20% quality. Co za tym idzie? Dropisz broń na samym początku, fajna, wyrolowana, klikasz ją jednym whetstone'em, masz ją na 20% quality. Masz broń wysokolevelową, chcesz ją wbić na 20% quality, zużywasz 20 whetstone'ów, których już pewnie tyle będziesz miał. Więc jest to na pewno gigantyczna zmiana na plus, pozwalająca nam bardzo przyjemnie zmieniać sobie i wzmacniać dużo też lepszym quality, przypominam, bronie, które będziemy znajdować w trakcie naszej kampanii, czy craftować w trakcie naszej kampanii, żeby wzmocnić swoją postać. No i właśnie, to się łączy z tą naszą teorią o mele. Tak jak wspomniałem, częsta wymiana broni, którą potrzebują postacie mele, nie potrzebują jej kasterzy, łucznicy też raczej sobie z reguły radzą, ale no tam też w ogóle przy atakach wymiana broni jest istotna. Więc tak, liczę na to, że to będzie Liga Mele niesamowicie mocno i mam nadzieję, że będę się świetnie bawił, jak te kilka lat temu, kiedy jeszcze to mele działało całkiem nieźle. Trochę coś czuję, że mogę się przeliczyć, ale też się nie nakręcajcie. To jest tylko teoria. No ale przejdziemy sobie teraz do tego tematu bardziej marketingowego, nazwijmy to, czym powinna być Liga 3.25. I oczywiście nie chcę tutaj gadać o kwestiach balansowych, czy jakichś, co GGG powinno zmienić w grze.
tylko bardziej o to, jak oni powinni podejść do tej ligi. Bo prawda jest taka, że jesteśmy prawdopodobnie jeden krok od startu bety PoE 2. I to nadal jest jedna firma. Jedna firma tworzy PoE 1 i PoE 2. Co za tym idzie, powinno zależeć tym twórcom pierwszej odsłony, żeby przyciągnąć jak najwięcej graczy na drugą odsłonę. Po drugie, twórcy PoE 1 powinni zachęcić graczy do pozostania z PoE w Exile 1. To znaczy inaczej, żeby oczywiście zagrali w PoE 2, ale żeby po skończeniu rozgrywki w PoE 2 wrócili do PoE Exile 1, bo obie gry będą rozwijane w tym samym czasie. A utrzymanie dwóch gier prawdopodobnie będzie wiązało się z większymi kosztami. Może niekoniecznie dwa razy większymi kosztami, bo to jest pewnie ta sama grupa pracowników, może lekko poszerzony zespół. No ale jednak do jednej i drugiej gry trzeba te zmiany wprowadzać. Więc to, co powinno zrobić Grinding Gear Games, jest jak największe, ja to mówię, oblodzenie graczy. czyli żeby po prostu dać graczom to, co sprawi, że rozgrywka będzie dla nich dużo przyjemniejsza. Trochę spełnienie oczekiwań graczy. Po to właśnie, żeby po pierwsze zachęcić do powrotu do PoE tych ludzi, którzy czekają już tylko na PoE 2, no ale zobaczą tak świetne zmiany i stwierdzą, okej, wejdę, jeszcze się nacieszę tym PoE 1, zanim całkowicie przejdę na PoE Exile 2. Po drugie właśnie, żeby zaciągnąć trochę nowych graczy i powiedzieć, ej, słuchajcie, mamy super zmiany, obczajcie je, nauczcie się trochę PoE Exile przed wyjściem PoE 2. Mimo, że to nie jest dokładnie ta sama gra, to warto jest sobie ogarnąć podstawy. No i właśnie po trzecie, że jak już wystartuje PoE 2, to ej, zobaczcie, mamy fajną grę, do której możecie wracać, jak znudzicie się już na przykład daną ligą w PoE 2 i wrócicie, macie nową ligę w PoE 1, bo te ligi one się będą zazębiać, nie? Powiedzmy, teraz mamy ligi 4-miesięczne, w PoE 2 też będą 4-miesięczne, co za tym idzie, co dwa miesiące może wychodzić nowa liga. Nie podoba mi się trochę ten motyw, który oni zapowiedzieli, że najpierw jakby liga pojawi się w ramach PoW Exile 2 i później będzie przekonwertowana ta sama liga do PoE 1. Jest to takie trochę użycie jakby asetów, granie trochę na innych zasadach, ale no nie podoba mi się to, że to jakby nie wymyślają czegoś nowego, tylko raczej będą korzystać z podobnego motywu, tylko zmieniać go na potrzeby konkretnego tytułu. Wydaje mi się to trochę niespójne, ale to zobaczymy, jak oni to ugryzą. Natomiast no taki ogólnie powinien być message. Taka powinna być wiadomość ze strony GGG, ze strony naszego kochanego nowozelandzkiego studia, że ej, słuchajcie, wiemy, że wychodzi PoW Exile 2, też jesteśmy nahypowani, ale pamiętajcie, że PoW Exile 1 to nadal solidna gra. Patrzcie, jak ta gra się zmienia. Patrzcie, że cały czas pracujemy na to, żeby dostarczyć wam jak najlepszy experience i żebyście próbowali wrócić do PoW Exile 1, nawet jak nacieszycie się PoE 2. I to mi się wydaje turbo ciekawy temat. Jestem ciekaw też, jaką wy macie opinię. W ogóle, czy gdyby GGG wprowadziło do gry i wprowadzało rzeczy, które sobie wymarzyliście, to czy wracalibyście do PoW Exile 1 po wystartowaniu PoW Exile 2? Oczywiście zakładając, że PoE 2 będzie waszym spełnieniem marzeń już samym w sobie. Jestem ciekaw waszej opinii. Co wy o tym sądzicie? Ja osobiście trochę się waham, czy aktualnie w ogóle mam siłę i czas na to, żeby co dwa miesiące startować nową ligę. Na pewno jak wystartuję PoE 2, będę niesamowicie wsiąknięty w temat dwójeczki. I kurde, trochę nie wiem, co sądzić o powrotach do jedynki. Być może właśnie ta liga Settlers of Kalgur faktycznie, jeżeli naprawi mój ulubiony archetyp, czyli Mele, sprawi, że będę do tej jedynki wracał. Z drugiej strony w dwójce ta walka wygląda dużo, dużo lepiej. No ciężko powiedzieć. Ale tak jak mówię, czekam też na wasze komentarze, na wasze zdanie. Przypominam oczywiście też o tym, że już 18 lipca o godzinie 22 będziemy mogli zobaczyć te zmiany na własną rękę. Będziemy mogli obejrzeć, co oni zmienili i przeczytać patchnoty, a 26 lipca spróbować tych zmian już osobiście. I też na live będę pokazywał te wszystkie rzeczy, bo będę live'ował dużo, jak zawsze na start ligi.
Dobra, dzięki wielkie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że was ten temat zainteresował. Tak jak przypominam o komentarzach. Ważna rzecz, komentarz. A ja ze swojej strony dziękuję jeszcze serdecznie moim wspaniałym wspierającym. No i zapraszam na nową serię kursów Paweł Excel, która wystartowała, którą będę starał się regularnie prowadzić w formie krótkich filmów. No, też mam nadzieję, że będą interesujące. Trzymajcie się, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mówił do was Detras. Na razie.